Dobry wieczór. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie i zapraszam do czytania z kart Tarota oraz kart anielskich na tydzień 17. Dobry wieczór. Podwójna transmisja, kochani, na Facebooku oraz na Instagramie. Dobry wieczór. Cześć, kochani. Cześć, Jadwigo. Cześć, Beatko. Cześć, Marzenko. Cześć, Sylwio. Cześć, Sylwio. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie i zapraszam na czytanie. I horoskop od 24 do 30 kwietnia. Jak się czujecie, kochani? Jak pogoda u Was w miejscach, w których właśnie jesteście? Pewnie słabo w większości. Pozdrawiam Was bardzo ciepło z Amsterdamu, bo tutaj tak wcale ciepło nie jest. Dobry wieczór, kochani. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy dołączają. Kochani, bez zapowiedzi, dlatego udostępniajcie, proszę, a ja mówię, co wydarzy się dla nas w tym tygodniu, dla nas wszystkich, dla wszystkich znaków zodiaku. Piszcie, skąd jesteście, skąd mnie oglądacie. Dobry wieczór. Piękne słonko dziś było, Małgosia pisze. No to wspaniale, pięknie, to dobrze, to dobrze. Najważniejsze jest słońce w sercu i w duszy. Pamiętajcie o tym. Miło Was widzieć również. Dobry wieczór. Kochani, dzisiaj zajrzymy do Tarota oraz zobaczymy, co anioły jeszcze nam powiedzą na ten tydzień. Z Londynu witam serdecznie. Kochani, piszcie na przykład Raczek z Londynu. Waga z Rzeszowa, witam. Cześć, Kasiu. Dobry wieczór. Witam, Witku. Dobry wieczór. Fajnie, kochani. Witam wszystkich tych, którzy dołączają. Witam wszystkich tych, którzy będą oglądać później. Mam nadzieję, że Merkury umożliwi nam, kochani, Lew z Sopotu. Dobry wieczór, miło mi bardzo. Birmingham, pozdrawiam serdecznie, już niedługo. Zobaczymy się również tam. Dobry wieczór. Kochani, mam nadzieję, że Merkury umożliwi nam odpowiedni kontakt internetowy tutaj, bo nie wszystko widzę na Facebooku. I były też momenty, kiedy coś tutaj się zachwiało, no ale zobaczymy. Lecę dalej, kochani. Rybka ze Szwecji. Marzenko, pozdrawiam Cię serdecznie. Byczek z Płocka. Ale pięknie się przedstawiacie. Cudownie, kochani. Panna z Konina. Pięknie. To mi się bardzo podoba. Także wróżce czy ezoterykowi to zawsze takie przedstawienia są najmilsze, bo ja również Was tak kojarzę. Witam wszystkich tych, którzy dołączają cały czas. Witam wszystkich tych, którzy będą oglądać retransmisję. I kochani, od razu tylko powiem, że za tydzień my się nie zobaczymy. Zobaczymy się za dwa tygodnie, dlatego że ja od środy mam taką małą przerwę świąteczno-urodzinową. Także przyjeżdżają do mnie goście, przylatują z różnych stron Europy i świętujemy tutaj moje urodziny, ale nie tylko. Także zacni goście, też przylatuje do mnie mój syn, kochani, także mój jedyny, ukochany syn z dziewczyną. Madziu, czekam na Ciebie. Także wybaczcie, kochani, bo będę imprezować, będę świętować, także wybaczcie, jeśli się uda, coś Wam nagram, natomiast na pewno na żywo się nie zobaczymy na horoskopie za tydzień. Po 7 maja wracam normalnie dla Was. Cześć, Arletko, witam Cię serdecznie. Serdeczne gratulacje dla świeżo upieczonej babci. Pięknie. Miło Was widzieć. Fajnie, fajnie. Także, kochani, to od razu, żebyście się nie denerwowali. Także zobaczymy się na spokojnie. Ja wrócę po 7 maja. Kochani, jesteśmy po nowiu księżyca w zodiakalnym baranku.
daliście czadu, tak powiem od razu. Także było bardzo duże zainteresowanie tym nowym. Ja miałam na szczęście dużo energii, także wszystko pięknie się udało. Także te osoby, które czekają na filmy, na interpretacje, spokojnie, wyrobię się w czasie, kochani. No i nowe osoby, które gdzieś tam myślą, aby się umówić na tarota, to od razu mówię, że najbliższe terminy dla nowych osób, które jeszcze ze mną nie rozmawiały, są na lipiec, kochani. Także lipiec 2023. Natomiast na rytuały możesz jak najbardziej dostać się wcześniej. Poza tym, kochani, jeżeli ktoś chce się oczyszczać, czy ma jakieś tematy energetyczne do zrzucenia, kolejny nów księżyca mamy 19 maja i wtedy Was zapraszam na oczyszczania. Można już wcześniej, kochani, się zapisywać, bo jak to Polak, oczywiście na ostatnią chwilę się zapisuje. Także jeżeli chcesz skorzystać, mieć tą pewność, że będziesz, że się dostaniesz, to możesz pisać już dziś. Ojej, lipiec, Maria pisze. No, niestety tak. Także jeżeli chodzi o tarota, to kochani, wy wiecie, jak to jest z tym tarotem. Każdy chce, każdy tutaj chce szybko. Oczywiście zawsze jest możliwość zamówienia z usługi VIP. To jest, kochani, szybko i drogo. Jeżeli macie takie sprawy, które naprawdę nie mogą czekać, to na przyciąganie w maju, kiedy dokładnie? 7 maja. Także dla takich osób bardzo, bardzo zdecydowanych, jeśli chodzi o indywidualne rytuały, jeśli chodzi o przyciąganie, to jak najbardziej zrobię 7 maja indywidualne przyciągające rytuały. To będzie w sumie jeszcze moje wolne, ale zrobię. Dla tych, którzy są zdecydowani. Także jeżeli tak, to piszcie jak najszybciej, kochani. Bo później będzie coraz później, a w czerwcu, kochani, jestem w Wielkiej Brytanii i wtedy nie ma mnie po prostu, nie ma mnie online. Także tylko wtedy sesja online VIP. Także, bo ja wtedy jestem dla moich kochanych Polaków od rana do nocy w Wielkiej Brytanii na żywo. Także trzeba cały czas się oczyszczać, ktoś napisał. No właśnie, cały czas. Są osoby, które co miesiąc się oczyszczają. No dobra, kochani. Skorpion spod Krakowa wita. Cudownie, witam serdecznie. Witam wszystkie znaki zodiaku. Marzenka mnie pyta o ważkę. Tak, to jest, kochani, ważka. Oczywiście symbol śmierci również, także no, bo wiecie dlaczego. Jesteśmy, kochani, cały czas w korytarzu zaćmień. Także mamy niby wiosna 2023 jest taką ciemniejszą trochę wiosną. Nie wiem, czy zauważyliście, czy to w ogóle tą energię czujecie. Teraz jesteśmy po nowiu księżyca. Księżyca nam przybywa, więc spodziewajmy się w tym tygodniu dobrych rzeczy. Natomiast kiedy księżyca przybywa, nas również przybywa. Kochani, także to nie jest dobry tydzień na pewno na rozpoczęcie diet i odchudzania się, więc jeśli chcesz teraz to rozpocząć, to powiem Ci, że nic z tego nie będzie, także wrócisz szybciej niż myślisz do stanu wcześniejszego, także to nie jest ten czas. Teraz księżyc rośnie i my rośniemy razem z nim. To superowo z tą Anglią będzie. No i pięknie, oczywiście. Superowo jest zaplanowane wszystko, ale jeszcze chwilę i będziecie wiedzieć wszystkie szczegóły. No dobra, czyli dobra, kochani, także korytarz zaćmień. Przede wszystkim takie apogeum tego ciemnego korytarza będziemy odczuwać do 5 maja. W sumie do 15, ale do 5 to będzie tak bardzo mocno. Ale generalnie przez ten korytarz ciemny będziemy przechodzić aż do sierpnia 2023. Co to w ogóle oznacza? No wiecie, jak się stoi w korytarzu, to nie jest zbyt przyjemnie, jest zbyt długo. Chwilkę można postać, ale nie zbyt długo. Pluton tutaj, czyli planeta śmierci, opiekun Skorpiona, niszczy wszystko to, co nie jest Tobie przeznaczone. I niektórzy mogą tutaj z Was się zszokować, że
że Bóg, na przykład dostaniesz bana na internecie, masz odpocząć, masz przerwać albo złamiesz nogę, bo nie ma innego sposobu na to, żeby Ciebie zatrzymać na przykład w domu, żebyś się w ogóle zatrzymał w życiu. Także różne sytuacje mogą się wydarzać takie nieprzewidziane. Jeśli ktoś bardzo nie lubi zmian, czyli astrologiczne najbardziej uparciuchy, czyli skorpion, lew, wodnik, byk, ale najbardziej byk i lew. To są już takie uparciuchy retro, że brak słów. Także jeżeli te znaki nie otworzą się na zmiany, na to, że los może Ci, los w cudzysłowie, może Ci wszystko wywrócić do góry nogami, będą cierpieć. Będą tutaj, jeżeli bardziej będziesz się upierał przy starym, tym bardziej źle dla Ciebie. To już powtarzam któryś raz z kolei. Merkury w Erce, kto jeździ samochodem, wie co to Erka. Czyli Merkury jest na wstecznym. Planety do przodu, a Merkury, planeta komunikacji, biznesu, interesu, opiekun bliźniaka do tyłu. A co to oznacza? Że powracają do nas osoby z przeszłości. Czyli uwaga, bo na pokładzie ex. A na przykład, ale też... Wiesia pisze, to prawda, byk. Byk jest taki retro, że masakra. Dobry wieczór, witam mamę moją nawet. Kochani, nie ubliżajcie, bo mama ogląda. Dobry wieczór. Także uwielbiam zmiany. Aniu, nie mów o moim koziorożcu, ten to dopiero retro. Maria, no faktycznie, koziorożec tak, czy taki retro ma swoje zasady, ale... Są większe uparciuchy. No dobra. W każdym bądź razie, kochani, wracają osoby i sytuacje również z przeszłości. Czyli możesz mieć taki flash. Ojej, to już było. Ojej, wpakowałam się znowu w tą samą sytuację, czy w ten sam związek, czyli mam powtórkę z rozrywki. To wszystko przychodzi po to, abyś zareagowała, abyś zareagował. Nie możesz być bierny. Na pewno warto aż do sierpnia 2023, a na pewno w tym tygodniu, obserwować, co się dzieje, co los Tobie daje, być może co Tobie zabiera. Obserwuj. Nie rób żadnych dzikich kocich ruchów. A tutaj także daj podziałać przeznaczeniu. Jest to tydzień 17. 17, piękna cyfra, kochani, piękna liczba. Jest to, czyli 1 plus 7 w numerologii 8. Sukces, władza, pieniądze. Ale w ogóle 17 nie jest obciążona taką bardzo złą karmą. W ogóle generalnie 8 oznacza karmę, oznacza przeznaczenie. Karma, pamiętajcie, dotyczy zawsze poprzednich wcieleń. Także... Często używa się, w ogóle nadużywa się słowa wróci do Ciebie karma, niech karma Cię dojedzie. Albo pewnie komuś się tam życzy, żeby karma wróciła. A skąd wiesz, że sytuacja, która Ci się przytrafiła, nie jest karmą dla Ciebie? Także i karma, pamiętajcie, zawsze dotyczy przyszłych bądź poprzednich wcieleń. Nie dotyczy wcielenia, w którym teraz się znajdujemy. Karma to przeznaczenie, odpracowanie za przeszłość bądź przyszłość. Ewa pisze, chłopak z przeszłości był całkiem miły. mogą być powroty, to nie znaczy, że powroty muszą być złe, bo dla niektórych może być to właśnie ten właściwy powrót. Także baran bardziej uparty niż wszyscy inni. No, baran odważny. Ale baran wskakuje w nowe, jeśli mu nie odpowiada, to wskakuje gdzieś indziej, więc nie trzyma się 30 lat przy starych strukturach. No dobra, kochani, także idziemy powoli do pełni księżyca w zodiakalnym skorpionie na dodatek, kochani, która będzie miała miejsce 5 maja prawdopodobnie, z tego co pamiętam. Także... pełnia dla niektórych spełni życzenia, dla niektórych odetnie coś, co nie funkcjonuje już raz na zawsze.
Także pamiętajcie, Pluton troszkę nas straszy, natomiast jest to planeta, która niszczy wszystko, która zakańcza, bo Pluton jest planetą śmierci, więc wiadomo, że śmierć, no nie ma dyskusji z energiami śmierci, więc tutaj zabiera wszystko to, co nie będzie już Tobie potrzebne. Dla osób, którym ciężko się pożegnać z przeszłością, Pluton pozałatwia sprawy raz, dwa. Natomiast, tak jak wspomniałam, uparciuchom będzie ciężko. Także otwieramy się, kochani, na zmiany, obserwujemy, ale też reagujemy. Czyli jeżeli widzisz, że ktoś kogoś upokarza, zwróć uwagę. Jeżeli widzisz, że ktoś kogoś poniża, czy w pracy, czy w związkach, każdy znak będzie miał to w innej sferze życia, czy też ktoś, nie wiem, bije psa, czy niewłaściwie traktuje przyrodę, czy zwierzęta, zwróć uwagę. Stań w obronie słabszych. Postaraj się też sam siebie bronić, jeśli czujesz taką moc w sobie. Także, no i kochani, wszystkim byczkom, wszystkim byczkom, moim braciom i siostrom astrologicznym życzę spełnienia marzeń. Oczywiście, niech będzie dokładnie tak, jak chcesz. Miłości, dobrego jedzenia, przyjemności i smakowania życia wszystkimi zmysłami. Także spełnienia marzeń, zdrowia i wszystkiego dobrego dla wszystkich byczków. Pamiętajcie, czas byka. Aha, jeszcze chcę przypomnieć, że Jowisz będzie tutaj przechodził pomiędzy barankiem a byczkiem i tutaj dla tych tutaj znaków rogatych bardzo dobry czas. No dobra, kochani, tyle z wstępu takiego ogólnego i pytamy teraz kart dla wszystkich znaków zodiaku. Jaka energia tego tygodnia? Dla wszystkich znaków zodiaku. Ale byków dużo. Fajnie. Byczek konkretny jest zawsze, tak? Byki to, wyobraźcie sobie, że byki tak często to się nie umawiają na spotkania z wróżką. Byki słuchają i potem buch, rytuał od razu. Nie będziemy gadać, tylko robimy. Pani Aniu, zawsze jest tak z bykiem. Byk 30 kwiecień, Agnieszka pisze, fajnie, fajnie, to tak jak ja. No dobra, kochani, patrzymy, co tutaj się dzieje. Pięknie, karta cesarzowej. Cudowny tydzień, kochani, wspaniały. Zwłaszcza dla kobiet. Zwłaszcza też dla kobiet, które są mamami. Także piękny, piękny czas tutaj dla Was. A ja w ogóle też, kochani, jutro jest rocznica, kiedy zostałam mamą. Także to jest w ogóle niesamowite dla mnie. Też. Fajnie. Także cały czas czytam pozdrowienia. Także wspaniały czas dla kobiet. Wspaniały też czas, ten tydzień, na spotkania w naturze, na spotkania z przyrodą, z matką naturą, ekologia, przyroda. Te tematy bardzo ważne. O Gosiu, dziękuję za komplementy, ale tutaj dajecie pięknie. Ale byczków dużo. Fajnie. Także, kochani, także to jest też taki bardzo dobry czas, aby przemyśleć przed już taką, właściwie przed latem, ale już zrobić takie wiosenne porządki z samym sobą, czyli zainwestować w urodę, zadbać o tą urodę, zadbać o urodę od wewnątrz, zadbać o urodę na zewnątrz. Bardzo dobry czas, aby kupić sobie coś, aby zainwestować w siebie. Byczki do 2025 na pewno, a na pewno do przyszłych Waszych urodzin w roku 2024 zmienicie się kompletnie, całe. Także dlatego, że Uran, planeta szoku, nowoczesności w Waszym znaku będzie Wam pomagać się zmieniać. Byczek nie ma być już retro. Byczek ma być taki lekki jak tutaj, nowoczesny, zaznajomiony z technologią, również młodszy. Także, drogie byki, weźcie sobie to do serca, otwórzcie się na to,
bo Uran będzie Wam bardzo pomagał w zmianach. Dla wszystkich jeszcze ten czas zodiakalnego byka, czyli do 20 maja, to jest taki czas też, gdzie możemy sobie przytyć właśnie, dlatego warto już zadbać o odżywianie, o ruch, o spędzanie czasu na świeżym powietrzu, ale też zadbanie o swoją urodę, zwłaszcza byki mogą tyć do 20 maja, bo byczki będą tutaj chciały zrobić coś dla siebie, będą jeździć na wycieczki, być może będzie nowa miłość albo odgrzana miłość. Też może być, także będą byczki miały taki czas, bo Jowisz wchodzi do Waszego znaku, planeta szczęścia, gdzie w końcu zauważycie siebie. Byki drogie. Byki są pracoholikami, bardzo ciężko na wszystko pracują, na to co mają i zazwyczaj byki zawsze mają jakieś zasoby materialne. Natomiast zawsze jest to bardzo, bardzo ciężką pracą okupione. Natomiast w tym czasie, teraz do 20 maja, byki poświęcą sobie czas. Natomiast jeżeli jakiś byczek się zapędził w kozi róg, to ja przypominam, że tutaj byczek ma poświęcić czas sobie. Ewa mnie pyta, jaką odżywkę, że chyba mam zajebistą odżywkę do włosów. Mam to szczęście, że mam dobre geny. Przede wszystkim. Także piję dużo wody, bo często mnie o te włosy pytacie, także nie używam jakichś specjalnych ulepszaczy. Część mojej rodziny ma takie bardzo gęste i lśniące włosy, a druga część niestety piórka. Ja należę, udało mi się do tej pierwszej. No dobra. Wracamy tutaj właśnie do byczków i też do wszystkich znaków zodiaku. Także byki, zmienicie się kompletnie. Także zwłaszcza z urody. Więc pomyśl, drogi byczku, który się zaniedbałeś być może, który się zagalopowałeś, gdzie myślisz tylko o forsie, o pieniądzach, o pracy, że czas może zrobić coś dla siebie, poświęcić sobie tutaj czas. Jak chcesz wyglądać? Czy to, co widzisz w lustrze, ci się, drogi byku, podoba? Bo teraz masz fantastyczny czas na zmiany. Ale też i baranki mają bardzo dobry czas. Jowisz też w waszym znaku będzie tutaj pomagał, poszerzał wszystko to, co dotknie. Natomiast dla wszystkich znaków zodiaku przypominam, fajny czas na zadbanie o urodę. Jeszcze wracając do numerologii, bo wypadłam z tej myśli, siedemnastka mówi o karmie edukacji przede wszystkim. Także jeżeli się uczysz, jeżeli zdajesz egzaminy, jeżeli coś być może wykładasz, jeżeli jest to, będzie to w tym tygodniu, uda Ci się to perfekcyjnie. Także nauka po Twojej stronie tutaj. Jeżeli chcesz rozpocząć karierę naukową, czy pójść na przykład do nowej szkoły, nowe studia, nowe kursy, to jak najbardziej ten tydzień jest fantastyczny dla Ciebie. Natomiast jeżeli byłeś leserem, czegoś się nie uczyłeś, a niestety w tym tygodniu to da o sobie znać, ale też ktoś może zostać upokorzony z powodu swojego braku wykształcenia. Także, ale pamiętaj, że to jest czerwona lampka dla Ciebie i czasami w taki sposób los musi to zrobić, żebyś w końcu ruszył z miejsca. To dotyczy wszystkich znaków zodiaku. No dobra, kochani. Natomiast uwaga na brzuszek, układ pokarmowy, układ hormonalny, wszystkie znaki zodiaku na to uważają. Panowie, możecie spotkać wszystkie znaki zodiaku. W tym tygodniu fantastyczny czas na spotkanie kobiety marzeń. Również całe środowisko LGTB, dla Was cudowny tydzień, dla Was wspaniały tydzień. A tutaj także przytulam wszystkich tęczowych. A tutaj także dla Was wspaniały tydzień na celebrowanie tutaj też miłości, być może spotkanie właściwej
osoby do waszego życia. No a panie mogą stać się wymarzoną piękną kobietą, dla pana. Warto w tym tygodniu też docenić swoją mamę bądź też swoje dziecko i zadbać o tę relację mama-dziecko. Ktoś mi tutaj pisze, o rety, może powinnam jednak zacząć pisać ten licencjat. Skoro przyszła myśl taka, to warto tutaj o tym po prostu zadziałać. Teraz mi tutaj życzenia piękne składa dla mnie i dla syna. Cudownie, bardzo dziękuję. Bo oczywiście wszystkim osobom, które wcześniej też składały życzenia, serdecznie dziękuję. Także mam, kochani, syna byczka też. Także wyszłam do domu na swoje urodziny z tym małym bykiem dawno temu. No dobra, kochani, idziemy do baranków. Czy są baranki? Baranek skąd mnie ogląda? Ale komplementujecie. Kochani, w ogóle nie widzę, ile jest was na Facebooku, ale nic tutaj nie będę robić, żeby nic tutaj nie spadło. Natomiast jeśli jesteś wdzięczny, jeśli korzystasz z rad, puść, udostępnij, gdzie tylko się da, jeśli możesz. Byk, baranki, co ja z tym bykiem znowu? Jest baranek z Poznania. Bardzo barania energia. Także król buław, czyli król ognia, mówi o tym, że będziesz czuł się wspaniale w twojej energii. Niektóre baranki będą myślały o rozpoczęciu swojej działalności. Tutaj pojawia się też jakaś poważna rozmowa z brunetem, ciemne oczy. Natomiast uwaga, baranki, bo wy całe w ogniu. Także tutaj uwaga na służby mundurowe. Dobra, już wszystko wiem. Także spotkanie ze służbami mundurowymi tutaj mogą być i są to służby mundurowe wyższego rzędu. Nie jakiś tam urzędnik, tylko może być prokuratura, może być komornik, może być, drogie baranki, sędzia, ktoś taki tutaj, a może ktoś z was myśli o rozpoczęciu pracy w mundurówce. To jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza jeśli masz taki pomysł, być może jeden baranek mnie tu słucha, masz taki pomysł, żeby pracować w mundurówce za granicą, czyli za granicą do kraju, w którym się urodziłeś. Bo ja wiem, że słuchają mnie różne. W różnych krajach się urodziliście, może tak? Także słuchają mnie i Słowacy, i Litwini, i Ukraińcy. Także zagranica do twojego kraju. Także jeśli masz taki pomysł, to jest bardzo dobry pomysł. Rozmowa z szefem dla niektórych. Natomiast jeżeli ty jesteś szefem, to bardzo dobry czas na spotkanie z współpracownikami. Bardzo dobry też czas, jeżeli jesteś baranku przedsiębiorcą, czy samozatrudniony, na zatrudnienie w twojej firmie obcokrajowców. Także na mundurówki uważać, chociaż jakiejś strasznej tutaj tragedii nie będzie. I tak sobie poradzicie. Także burza mózgów mi się tutaj pojawia u baranków. Bardzo kreatywny czas. Bardzo dobry czas zawodowy. Bardzo dobry też czas czas namiętności, o tak bym to tutaj nazwała, bo to nawet nie miłości, ale jest tu bardziej namiętność. Spotkanie z jakimś ważnym mężczyzną w twoim życiu, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, jest to baran też, lew albo strzelec. Może być numerologiczna siódemka, brunet, ciemne
oczy. Niektóre baranki spotkają właściwego człowieka do swojego życia. Karta rata. Ucz się języków. A drogi baranie, świat w ogóle należy do ciebie. Postaw na obcokrajowców, a tutaj zwłaszcza spoza Europy. Karta rada dla ciebie też. Zadbaj o wzrok akurat. Pilnuj wzroku, pilnuj soczewek, pilnuj okularów. Jeżeli są tutaj baranki, które mają chorobę jakąś nieuleczalną, związaną zwłaszcza z jakimś stanem zapalnym w organizmie, należy o siebie zadbać. Nie ma tu jakiejś tragedii, ale zadbaj o stany zapalne, bądź brak, tak, żeby nie było tych braków, tych stanów zapalnych u ciebie. Także zadbaj o swoje zdrowie. Możesz śmiało liczyć w tym tygodniu na obcokrajowców, zwłaszcza obcokrajowców z innych kontynentów, czyli marki cappuccino, jak ja to tutaj mówię. Jeżeli myślisz o podróży, planuj, wyjeżdżaj właśnie w tym tygodniu. Jeśli myślisz o przeprowadzce do innego kraju, rób to. Jeśli myślisz o działalności, otworzeniu działalności bądź poszerzeniu działalności na inne kraje, rób to. Tematy wszelkie z zagranicą, absolutnie tak. Natomiast uwaga na rodzeństwo tutaj, bo rodzeństwo może tutaj przeszkadzać, drogi baranie, także nie słuchać tutaj rodzeństwa w tym tygodniu. Nie słuchać też zodiakalnego bliźniaka, czyli to tak jakby też rodzeństwo dla niektórych w dosłownym znaczeniu. Ale też dobrze by było nie słuchać męża czy żony zalegalizowanej, tak? Czyli jeśli masz umowę partnerską czy małżeńską, to nie słuchaj. Nie słuchaj w tym tygodniu, myśl o sobie, rób to, co ty uważasz. Ponadto też otwieranie działalności, tak? Rozważanie tej działalności, tak, wyjazd do pracy, tak, ale powstrzymuj się od podpisywania wszelkich umów. Uwaga na układ pokarmowy, układ hormonalny i anioły, co powiedzą. No i co anioły mówią? Ha! Znowu jest przedsiębiorca, także tutaj anioły mówią tobie, że samozatrudnienie czy też otworzenie firmy jest zgodne z twoim usposobieniem. I to jest być może właśnie ten czas, aby rozwijać swoją firmę, czy otworzyć swoją firmę, czy rzucić etat i pójść w stronę spełniania swoich marzeń, a nie czyichś. Natomiast jeżeli nie dotyczy ciebie to, co mówię, to zacznij spotykać się, otaczać się ludźmi przedsiębiorczymi, ludźmi przynajmniej samozatrudnionymi, ludźmi, którzy pracują na własne marzenia. Także ta przedsiębiorczość się tobie udzieli, ale też dla niektórych spotkanie nowego partnera czy nowej partnerki, która właśnie będzie przedsiębiorcą, bądź partner będzie przedsiębiorcą, będzie miał swoją firmę. Pozdrawiam serdecznie, baranki, moc energii dla was na ten tydzień. Idziemy do byczka. Izabel, jak ładnie piszecie. Byku, co u ciebie na ten tydzień? A wy każdy szczegół widzicie po prostu w wyglądzie. No tak, taki tydzień. I pyta się ktoś, jaka biżuteria na ręce. Nie wiem, wy widzicie chyba na odwrót, a jest napisane Freedom. No chyba każdy wie, co to znaczy. Byku, drogi, co u ciebie? Spotkanie z jakimś człowiekiem tutaj, do 40, blondyn, niebieskie oczy. Może być ryba, rak albo skorpion. Jakiś lovelas taki, przysiądzie tu, przysiądzie tam.
Także, ale miło, łatwo, przyjemnie, dość uczuciowy jakiś tutaj mężczyzna, bądź też rozmowa z takim tutaj koło Ciebie w ogóle, drogi byku, blondyn, niebieskie oczy. Dużo miłości, dużo radości. Byczki drogie, przyjaciele koło Was w tym tygodniu. Piękny, przyjacielski tydzień. Wszyscy ci, którzy Was kochają, którzy Was wspierają. Przekonasz się, drogi byczku, jak wielu masz przyjaciół w tym tygodniu. Przekonasz się, drogi byczku, też, kto jest Twoim przyjacielem, ale to w takim bardzo dobrym znaczeniu. Karta rada dla Ciebie, możesz śmiało liczyć na zodiakalnego strzelca. Anioły będą przychodzić do Ciebie, drogi byku, w tym tygodniu w postaci ludzkiej. Dokładnie. Także pamiętaj też, Ty bądź przyjacielem dla innych, drogi byku. Łącz, a nie dziel. Przychodzi być może do Twojego życia ktoś, kto jest już Twoim przyjacielem i jest to blondyn, niebieskie oczy, płeć męska. Bądź też zapoznasz nowego przyjaciela, i to jest przyjaciel, w swoim życiu. Bardzo miła postać. Wygląda wręcz jak anioł w rzeczywistości. Także blond włosy, niebieskie oczy. Taki anioł, wiecie, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast uwaga na zodiakalnego lwa, bo może poparzyć. Uwaga też na przemoc, czyli z jednej strony anioły, z drugiej strony przemoc się pojawia ze strony kobiet. Także na to uważajcie. Uważajcie też, byczki, na słońce, jeśli się wybieracie, zwłaszcza do Afryki. Uwaga na Afrykańczyków. Tutaj zwłaszcza kobiety, Afrykanki, bo to nie jest tutaj dobry pomysł na spotkania w tym tygodniu. Uwaga też na zodiakalnego lwa. No i tutaj bardzo dużo propozycji seksualnych, drogi byczku. Z różnych stron może się pojawiać i od kobiet, i od mężczyzn. Uwaga też na spadek sił witalnych, także zadbajcie o siły fizyczne, bo siła fizyczna, drogie byki, będzie Wam bardzo potrzebna w tym tygodniu. Zobaczymy, co jeszcze te anioły tutaj powiedzą. Byczki drogie, uwolnijcie się w końcu od tego, co już gdzieś tam trzymało, tak? Także uwolnij się po prostu i płyń z tym, co nowe. Poddaj się temu, co przynosi Ci Uniwers. Powiedz, zapraszam na przykład miłość do swojego życia, zapraszam pieniądze do swojego życia i poddaję się tutaj przeznaczeniu, temu, co przynosi mi przeznaczenie. Także zostaw już, byku, tutaj te stare jakieś animozje i jakieś stare nawyki i przyzwyczajenia i bądź lekki, bo poddaj się temu, co przyniesie Ci los, bo aniołowie koło Ciebie. Także wyciągnij ręce i uwolnij się od wyzwań, których dotąd się tak bardzo kurczowo trzymałeś. Otwórz serce i przyjmij miłość i pomoc anielską. A pamiętaj, aniołowie chodzą w ludziach. Archanioł to jest jasne, czyste światło. Także otwórz się też na pięknych ludzi wokół Ciebie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie byczki. Udanego tygodnia dla Was. Ja już wszystko wiem, o co chodzi. Wiem, gdzie mam iść, wiem, gdzie mam nie iść. Bliźniaki, kochane. Co u bliźniąt? Niektóre bliźniaki będą się czuły, bo na przykład ktoś Wam wciśnie dziecko, czyli po prostu będziecie musiały zostać same z dzieckiem, tak?
Takie coś tutaj widzę, ale też niektóre bliźnięta będą podejmować fizyczną tutaj, co ze zdrowiem u byków, mówiłam, żeby zadbać o siłę fizyczną. Także jeżeli chodzi o wracając do bliźniąt, niektóre bliźnięta będą rozpoczynały na przykład ćwiczenia jakieś siłowe tutaj ze swoim dzieckiem, zwłaszcza bliźnięta, które mają dziewczynkę czy też wnuczkę, córkę czy też wnuczkę, to jakieś ćwiczenia siłowe, jakieś tutaj, jakaś aktywność ruchowa mi się tutaj pojawia. Ważne tematy, drogi bliźniaku, z Twoim ojcem, bądź też z mężem, z ważnym mężczyzną w Twoim życiu. Niektóre bliźniaki będą się oświadczać albo będą się zaręczać. Będzie propozycja tutaj małżeństwa. Pracuj nad swoją wiernością, drogi bliźniaku. Warto być wiernym, bo i osoba, która jest koło Ciebie, jest Tobie wierna. Pojawiają się tutaj rodzice u bliźniąt, to znaczy ważny temat z tatą, ale też jeżeli masz tutaj posłuchać rady mamy bądź taty, to posłuchaj rady mamy, drogi bliźniaku, albo pomyśl, co mama by Ci tutaj powiedziała. Dla niektórych bliźniąt, jeżeli masz posłuchać rady męża czy żony, posłuchaj rady żony. Także tydzień należy do kobiet tutaj. Karta rada, zadbaj też o relacje mama-dziecko. Także zadbaj o swoją mamę, czy też możecie na przykład wybrać się z mamą do jakiegoś salonu piękności na przykład, bo tutaj cały czas jest uroda na przykład. Ale jeżeli jesteś mamą, to warto też zadbać o tematy fizyczne, czy urody właśnie, czy zdrowia, i pokazać, być również przykładem dla swojego dziecka. Bliźnięta, mężczyźni, możecie spotkać właściwą, piękną tutaj kobietę do swojego życia, tą właśnie, tą jedyną. Panie, możecie się takie dla kogoś stać. Natomiast uwaga na kłamców, obcokrajowców. Także tutaj też uwaga w ogóle na mężczyzn bardzo, bardzo przystojnych, którzy wspaniale bajerują i to we wszystkich dziedzinach życia. Może być to adwokat, który po prostu kłamie, może być to coach, może być to psycholog, który nakręca i po prostu manipuluje tobą. Może to być nauczyciel, może być to ktoś w ogólnym rozumieniu, kto pracuje głosem. Także uwaga w ogóle na obcokrajowców, zwłaszcza cappuccino, tutaj, którzy bajerują. Im bardziej przystojny, tym gorszy kłamca. Uwaga też na kontakty mafijne, jeśli ktoś tutaj się z czymś takim może spotkać, czy może jesteś w czymś takim. To uwaga, bo być może możesz zostać nawet wkręcony w jakieś tematy mafijne, nawet o tym nie wiedząc. Uwaga na stan zapalny gardła, przełyku, sprawy wszelkie laryngologiczne, zatok, na to uważajcie. Także blokada gardła mi się tutaj pojawia, a dla Was to niedobrze, bo przecież bliźniak to musi gadać, tak? Także uważajcie na sprawy laryngologiczne. Wspaniały czas na miłość, także drogi bliźnięta, naprawdę jeżeli jesteście w związkach i się zastanawiacie, czy to jest to, czy to nie jest to, absolutnie tak, także idź w to, także to jest bardzo dobry czas na miłość. Poproś w tym tygodniu młodego anioła, Amora konkretnie, to jest młody anioł, taki nastolatek, można powiedzieć, albo kup sobie Amorka, albo poproś tutaj, aby ktoś Ci podarował, że chce Amorka, bo Amor będzie Ci przynosił szczęście w tym tygodniu, nie tylko w miłości, ale we wszystkich sferach życia. Także anioły są przy Tobie, kochają Cię i szczęście w miłości z pewnością dla Was będzie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie bliźnięta. Udanego tygodnia dla Was. Idziemy do raków. Dagmara, to prawda, bliźnięta dużo mówią. Najwięcej.
Przecież w końcu bliźniętami się opiekuje Merkury, planeta komunikacji, biznesu, interesu, ale teraz Merkury jest na wstecznym, więc i gardło do tyłu bliźniaka. Także trochę możecie być wycofane, jak nie wy, ale też zadbać szczególnie o gardło. Jeśli jeszcze nosisz szalik czy apaszkę, polecam Ci kolor indygo. Kobiety wiedzą, jaki to kolor, ale dla mężczyzn ułatwia niebieski granatowy. Raczku drogi, co u Ciebie? Raczek będzie liczył kasę. Fajna kasa tutaj idzie i to jaka piękna, duża kasa pojawia się. To dla Was, Raki, na początku mówiłam, że jest to sukces, władza, pieniądze. Ten tydzień pod taką egidą pieniężną. Także być może ktoś dostanie jakiś zwrot. A może ktoś dostanie z Raków jakiś piękny, drogi prezent. Śmiało możesz tutaj omawiać też tematy finansowe z bykiem, panną bądź koziorożcem, zwłaszcza z ósemką numerologiczną. Także porozmawiać o pieniądzach z ósemką numerologiczną. Takie coś tu widzę, albo z bykiem, panną, koziorożcem. Także jeżeli prowadzicie swoje biznesy, interesy, fantastyczny czas, grube ryby przychodzą i zarabiacie świetne pieniądze. Nie wysyłamy obrazków Facebook, bo blokuje takie osoby. I teraz tak, karta rada, poddaj się temu, co przynosi Tobie los, bo los, drogi Raku, na pewno Ci coś zburzy. Natomiast to będzie zburzenie takie bardzo pozytywne dla Ciebie, także poddaj się temu. Bardzo też dobry czas na nowe pomysły, szokujące, nagłą zmianę również. Bardzo dobry czas na dziki seks też, drogie Raki. Także na taki spontaniczny, na spontaniczność. Nie ciągle to samo, tylko szaleństwo w ogniu. Karta rada dla Ciebie natomiast przy tym wszystkim, przy takim pięknym szale tutaj, które raczki otrzymają i pozytywne emocje, uważajcie na kontuzje, na wypadki, na ogień, na prąd. Także tutaj bądźcie również w samochodzie, także bądźcie ostrożny, bo raczki oczywiście kochają emocje, więc tutaj jest dużo tak dobrych emocji, że możecie się w tych emocjach zatopić. Ostrzeżenie, uwaga na nieplanowaną ciążę. Jeżeli ktoś nie chce, to wiecie, co robić w dzisiejszych czasach. Ostrzeżenie też na zodiakalnego lwa. Lew nie jest przyjacielem w tym tygodniu. I ostrzeżenie też, żeby się nie zaślepić ani mamoną, ani tym seksem, ani też jakimiś tutaj nowymi pomysłami. Także postarać się łapać tą równowagę. Ja wiem, że to jest trudne dla raków, ale postarać się trochę tego rozumu mieć. Może się też pojawić dla niektórych raczków nowe dziecko w rodzinie i to jest coś, co może tutaj bardzo mocno zszokować. Uwaga też na Afrykańczyków, nie jechać do Afryki. Uwaga też na poparzenia słoneczne. Pracuj, drogi Raku, w tym tygodniu z prawem przyciągania, czyli wprawiaj się w pozytywne nastroje przede wszystkim. Jeśli przychodzą negatywne myśli, cyk, od razu zmieniam, przestawiam się, rozśmieszam się na przykład i przestawiam się na te dobre, czyli szklanka do połowy pełna, a nie pusta. Także pamiętaj, drogi Raku, że każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje, więc inwestuj w siebie mądrze i w swoje myśli. Oczekuj dobrego. Pozdrawiam serdecznie wszystkie raczki. Udanego tygodnia dla Was, lwy i lwiczki. Jak dotąd ciemne charaktery jakieś tutaj w horoskopach innych. Kasia pyta, czy przyciąganie ciał również może być. U raka widzę, że się dzieje. Lwy i lwiczki. Co u Ciebie, drogi lwie? Ale serduszkujecie, to baraki tak dają. Fajnie. O Boże, co tu się dzieje, u lwa?
Lew toksyczny. Niedobrze, niedobrze. Lew się będzie kłócił z bliźniakiem, wodnikiem albo z wagą, zwłaszcza z wagą. O Boże, no i właśnie. Lwy, dwa miecze. Będziecie tutaj wojować. Na dodatek ty jego, on ciebie, ty ją, ona ciebie. Także w różnych tych układach dwa miecze, czyli na przepadło walicie po prostu jakimiś tutaj toksycznymi, być może też słowami. Na dodatek zasłonięte oczy, czyli nie widzę tak naprawdę, czyli walę na oślep, tak? Czyli na przykład poniżam, czy też walczę z kimś na intelekt, a to tak naprawdę nie ma sensu. Uwaga tutaj na toksycznych ludzi, zwłaszcza zodiakalną wagę, bo jest ostrzeżenie przed wagą. Także tu się będzie działo. Pamiętajcie, waga powietrze, lew ogień, a powietrze z ogniem daje czadu, że tak powiem. Karta rada, posłuchaj byka. Byk chce dla ciebie dobrze, byk jest uczciwy. Ponadto też, kontynuuj to, co zacząłeś. Nie daj się zbić z tropu, drogi lwie. Bądź wierny, na przykład, tutaj też, bo będzie tutaj będą też niektórzy mieli kłótnie o wierność. Bądź wierny i nie rób na razie jakichś dziwnych ruchów. Przyglądaj się, drogi lwie. Warto zaczerpnąć rady ojca, męża, bądź też byka zodiakalnego, ale też pojawia mi się tutaj jakiś kapłan. Może warto posłuchać, drogie lwy, Adziana Browna na przykład na YouTube. Także jakiegoś mądrego kapłana warto posłuchać. Być może jest tutaj jakiś lew, który chciałby odwiedzić tak zwane święte miejsce. Może warto pojechać do Rzymu, a może w inne miejsce, Fatima czy gdzieś tam. W inne miejsca różne, a może do Tajlandii. Także bardzo ci dobrze takie miejsce zrobi, wyciszy ciebie przede wszystkim. Natomiast uwaga na urzędy, uwaga na kłótnie o jakiś dokument, o papier, z urzędnikami też mi się tutaj jakieś kłótnie pojawiają. Uwaga na zgubienie paszportu, czy też podrobienie paszportu, czy dowodu. Uważajcie na wszelkie dokumenty i uwaga, bo będą afery urzędowe. Takie coś tutaj widzę. To nie jest jakiś prokurator czy komornik, ale jakieś pisma, jacyś urzędnicy będą tutaj coś chcieli od Was. Karta rada, zadbaj o swoją skórę, zwłaszcza jeśli jesteś alergikiem. Natomiast uwaga na wahania Twojej wagi ciała. Rada od aniołów. Niektóre lwy powinny otworzyć się na nowego partnera, nawet jeśli ten nowy partner jest żonaty czy zamężny, ale też na nowych ludzi. Z jednej strony bądź jeszcze wierny, obserwuj, ale otworzyć się możesz. Także to dla niektórych lwów. Natomiast będą pojawiać się w tym tygodniu ludzie, nowi w Twoim otoczeniu i zwracaj uwagę baczną na nich, bo to będą ludzie jakby zesłani przez aniołów. Także anioły, można powiedzieć. Wydają Ci się te osoby podobne być może do kogoś, kogo znasz, albo będą Ci kogoś przypominać z przeszłości, albo podobnie się będą zachowywać do kogoś, kogo znasz. I to będą te właściwe osoby do Twojego życia, czy w partnerstwie, czy w biznesach, czy w nowych projektach do Twojego życia, a może nowy lekarz. Pozdrawiam serdecznie wszystkie lwy. Udanego tygodnia dla Was. Panienka. Panienko, droga, co u Ciebie? Dużo się będzie działo. Niektóre panny wybierają się w podróż, drogą powietrzną. Bardzo dużo telefonów, maili,
tutaj jakieś działania w internecie, komunikatorów, cały czas telefon się nie będzie urywał. Telefon się będzie urywał, że tak powiem. Cały czas działanie. Momencik. Bardzo dużo ruchu w interesie, w biznesie, dużo załatwień tutaj widzę. Warto też, panienki drogie, nie tylko załatwiać wszystko w tym tygodniu przez telefon, ale pojechać. Niektóre sprawy będziesz musiała załatwić, droga panno, twarzą w twarz. Czyli pojechać, porozmawiać, załatwić. Nie da się wszystkiego zrobić na telefon. Dużo działania, podróże mi się tutaj też pojawiają, i powietrzne, i lądowe. Karta rada, jeżeli gdzieś tam są panienki, które się zastanawiają, czy lecieć samolotem, czy jechać samochodem, czy busem, wybierzcie busa, wybierzcie drogę lądową. Bardzo dobry czas na zrobienie prawa jazdy, jeżeli chcesz otwierać firmę transportową, jeżeli chcesz kupić samochód, wszystko, co związane z transportem, bardzo dobry czas. Tutaj karta rada dla Ciebie. Być może trzeba pojechać, upomnieć się do swojego szefa o podwyżkę, ale nie mailem, nie telefonem, tylko pojechać i porozmawiać twarzą w twarz. W uczuciach, drogie panienki, słabo trochę, to znaczy seksualnie jeszcze jest dobrze, jakoś w miarę, także energia seksualna jest. Natomiast jeżeli chodzi o związki, o relacje takie romantyczne, to jedno chce w prawo, drugie chce w lewo. Jedno chce białe, drugie chce czarne. Warto znaleźć wspólny punkt, wspólne patrzenie, być może wspólne marzenia, aby na nowo siebie połączyć. Uwaga na urzędy, może przyjść pismo urzędowe, czy też pozew o rozwód dla niektórych panienek. Uwaga też na, pilnujcie dokumentów dotyczących samochodu, czy też prawo jazdy, czy dowodu rejestracyjnego, czy też wszelkich spraw napraw mechanicznych. Także, bo uwaga, bo coś może zaginąć, coś może się tutaj zagubić, o, coś takiego widzę. Uwaga na zodiakalną wagę, bo mogą być problemy. Także waga nie jest po Twojej stronie i również urzędy nie są po Twojej stronie. Także słabo z urzędami. Co możesz przesunąć? Przesuń na inny tydzień. Chyba, że już naprawdę musisz do tego urzędu, to najlepiej twarzą w twarz. Uwaga też na wahanie wagi. Bardzo dobry czas, jeżeli są panienki, które starają się o wyższe stanowisko w pracy, to tutaj jest sukces zawodowy. Po Twojej stronie zodiakalny raczek. I co anioły powiedzą? Agnieszka pisze, czekam na wagę i aż się boję. Fajnie, panno droga. Kasa idzie, fajna. Anioły Cię wspierają tutaj. Pamiętaj, jeśli brakuje Ci pomysłów finansowych, zawodowych, proś Archanioła Gabriela o wsparcie. Jeżeli są takie panny, choć sobie nie wyobrażam tego, żeby tak było, ale powiem, drogie panny, które mają problemy finansowe, bo przecież Wy jesteście tak pracowite, że nie powinno być tych problemów finansowych, ale jeżeli jest tak, bądź chcecie więcej, to proście anioły o wsparcie, aby Wam ten deszcz pieniędzy zesłał, bądź też uzdrowił jakąś sytuację finansową, na przykład trudną przez urzędy, bądź coś urzędy od Was chcą. Także wpadniesz na jakieś fajne pomysły, anioły dadzą Ci tutaj znak. Także przekaż wszystkie problemy Twoje finansowe w ręce aniołów, a one już to załatwią. Tylko pamiętaj, anioły podlegają prawom wszechświata, a jednym z nich jest prawo wolnej woli. Także anioł Ci się nie wepcha na siłę do domu, tylko Ty musisz tego anioła poprosić o wsparcie. I wtedy to wsparcie
otrzymasz. Pozdrawiam serdecznie wszystkie panny. Udanego tygodnia dla Was. Mariola pisze, właśnie panienka zostawiła koziorożca i to, co mówisz, Aniu, papiery rozwodowe będą w 100%. Gratulować? Dobra, napiję się wody przed ulubionym znakiem. Droga Wago, co u Ciebie? Tomek! Panowie, wagi zawsze rozładowują wszelkie napięcie. Tomasz pisze, pampersy kupiłem już, waga. Uwielbiam, pozdrawiam Cię ciepło. Panowie wagi zawsze szarmanccy. O Boże. Dobra, kochani. Jeszcze karty na... upadły na podłogę. Ciężko, drogie wagi. Wy raz tak, jak zwykle. Jeden tydzień już lepiej, to w drugim znowu się coś zesra. Diabeł i wieża. Nic przyjemnego, drogie wagi. Mówiąc wprost, czy opuścić? Zobaczę dalej. Dla niektórych zdrada. Dla niektórych wag, jeżeli jesteście uzależnione, zostaniecie pokonane przez wszelkie uzależnienia. No diabeł i wieża, no to no nic nie ma konkretnego, jeżeli są wagi, które się obrażają, bo że ja takie karty wybieram dla wag, to można się skonsultować z inną wróżką, co znaczy diabeł i wieża, może Wam powie. Generalnie przez jakieś oszustwo kogoś zawalić Ci się może coś. Może Ci się zawalić nawet Twoje życie przez zdradę. Przez być może problemy z używkami, bądź używkami kogoś innego, przez uzależnienia dokładnie. Uwaga, drogie wagi, na kontuzję, na przemianę materii. Niektóre wagi też mogą doznać naprawdę wielkiej przykrości od zodiakalnego koziorożca. Rada i ostrzeżenia. Wagi. Generalnie jest fatalnie, powiem szczerze. Także nie ma tutaj ani jednej jasnej karty. To, co radzą Tobie tutaj karty Tarota, to przyjdzie z pomocą Tobie na pewno zodiakalna panna. Także na pannę możesz śmiało liczyć. Możesz też liczyć na osoby starsze, na seniorów, też dla wag, które na przykład pracują z seniorami, czy myślą o pracy z seniorami, to jest akurat bardzo pozytywne. Karta rada dla Ciebie. Dobrze by było, droga wago, pozostać samemu, przynajmniej w tym tygodniu. Odizolować się, jest pustelnik, czyli wycofaj się po prostu. Idź do swojej pustelni, tam gdzie kochasz, tam gdzie lubisz, tam gdzie czujesz się dobrze. Sama, przez chwilę. Nie zawsze musisz być tutaj z ludźmi. Nie zawsze musisz mieć naprzeciw kogo siebie. Świat się nie zawali, jeśli tydzień pobędziesz sobie w samotności. Nawet jeśli nie masz takiej możliwości pobyć w samotności, to odizoluj się troszeczkę, czyli jakby zamknij się w sobie, o tak bym powiedziała, i w swojej mądrości. Być może to jest bardzo dobry czas właśnie, aby rozpocząć tą pracę z seniorami, bądź być może pracę charytatywną dla starszych ludzi. Bo starszym osobom się bardzo, bardzo przydasz. Bardzo dobry czas na pobycie w samotności. W górach, tutaj coś takiego widzę. Bądź w miejscu, gdzie są i góry, i morze, czy rzeka. Macie Szwajcarię, macie Szwecję, macie
a Norwegię w dzisiejszych czasach można być do 30 godzin wszędzie, gdzie tylko chcemy być. Także pobądź trochę sama. Posłuchaj przewodnika duchowego. Jeżeli masz takiego przewodnika duchowego, słuchaj go. Powiesz mu swoje być może problemy. Niech to będzie starsza osoba od ciebie, bądź osoba z doświadczeniem, bądź osoba ucząca czegoś. Bo naprawdę bagi jest źle. Naprawdę jest źle. To nie są żarty. Także energia jest po prostu bardzo, bardzo zła. Kiedyś tak miały ryby, kiedyś miał tak bliźniak, kiedyś miał wodnik. Każdy gdzieś tam znak zodiaku miał przez jakiś czas trudno. Także jeżeli nie masz takiej osoby, która cię inspiruje, zacznij szukać nauczyciela. Nie da rady, drogie wagi, iść przez życie bez kogoś, na kim się wzorujemy, bądź kogoś podziwiamy. Nie da się przejść dalej, zwłaszcza w momentach trudnych. Zaopiekuj się osobami starszymi w twoim otoczeniu, bo czas jest krótki tych osób, drogie wagi. I to nie są żarty, dlatego że może jedna waga ma to usłyszeć. Niektóre wagi wprost spotkają się z żałobą, spotkają się tutaj z jakąś trudną informacją i to będzie nagłe. Także to będzie nieprzewidywalne. To może być rak, to może być wypadek. To, czego my nie lubimy, nie chcemy, co zawsze odpieramy. Także poświęć czas starszym osobom. Czy swojej sąsiadce, czy swojej mamie, czy swojej cioci, czy babci. Także, czy może koleżance starszej. Także bądź tam, gdzie są starsi ludzie. Oni ci pomogą, wiedza pomoże, być może czasem jakaś rada pomoże. Ostrzeżenie: unikać absolutnie koziorożca, bo może zawalić tobie życie. Unikać też zodiakalnego skorpiona. Także ciemno dosyć. Uwaga też na układ kostny, bo coś się może tutaj złamać, nawet nie skręcić, złamać. Uwaga też na problemy z wątrobą, trzustką. Tutaj też, zwłaszcza osoby, które są uzależnione od czegoś. Wagi zachęcam do oczyszczań czakralnych, dlatego że ja tutaj widzę, że wagi, które słuchają moich przekazów, mają poblokowane czakry. A pamiętajcie też, że jeśli mamy długo zablokowane czakry, to zaczyna chorować nasze ciało. Także, a niestety do wróżek się klienci zwracają wtedy, kiedy już nie ma co ratować, kiedy już jest bardzo źle, a wróżka nie uzdrowi już stanu takiego agonalnego. Tak to tutaj powiem. No dobra, zapytamy anioły. Może tutaj anioły trochę jakimś kolorem rzucą. Anioły mówią tobie: słuchaj, słuchaj swojej intuicji, słuchaj też, co się do ciebie mówi. Zamknij buzia, zacznij słuchać, droga wago, bo narobisz problemów, będzie się działo coraz gorzej w twoim życiu. Także zamknij buzię, otwórz serce, otwórz umysł przede wszystkim. Obserwuj. Słuchaj też swojej intuicji. Jeśli nie masz tej intuicji, idź do osób mądrzejszych, idź do osób starszych. Także warto też zapisać się do jakiejś szkoły, na jakieś kursy. Także poszukaj mądrości. Ale kiedy możemy tylko posłuchać swojej intuicji? Kiedy jesteśmy wyciszeni. Więc pustelnik mówi tobie: wejdź do pustelni swojej. Musisz pobyć sama, żeby usłyszeć głos anielski, czyli usłyszeć głos tutaj aniołów. Trzymajcie się ciepło, przytulam mocno i dużo siły na ten tydzień, drogie wagi. Idziemy do skorpionika. Jola pyta się, co to jest czakra. W naszym ciele mamy punkty energetyczne. Przyjmuje się, że jest ich 7. Jest ich więcej, ale nie będę tutaj teraz tego tłumaczyć. To są punkty energetyczne. Jeśli
i są zablokowane, zaczyna chorować dusza. A jeśli długo choruje dusza, zaczyna chorować ciało. To tak w skrócie, bo przecież 20 lat nauki nie powiem w jednym zdaniu. Jeśli będziesz zainteresowana, opowiem bliżej, indywidualnie. Skorpioniki. Co u skorpionów? Skorpion negatywnie nastawiony do wszystkiego. Także wszystko na nie u skorpiona, ale też dużo rozumu. Także skorpioniki, ważne spotkanie z jakąś starszą kobietą, siwe włosy. Może być to też spotkanie z osobą profesjonalną, księgowa, adwokat, lekarz, ale jest to kobieta, która jest dosyć oschłą osobą, ale mądrą. Warto tej osoby posłuchać. Istotne tematy z Królową Mieczy, czyli z wagą, z wodnikiem bądź z bliźniakiem. Karta rada. Skorpioniki. Karta rada dla Was: posłuchać kapłanki, posłuchaj wróżki. Być może należy udać się do wróżki, bo jest coś, do czego nie możesz się dokopać i sam się po prostu nie jesteś w stanie dokopać. Karta rada też dla Ciebie: pilnuj dokumentów. Jeśli chodzi o dokumenty medyczne, księgowe, czy jakieś sprawy do adwokata, czy na przyszłość, czy biuro pracy, czy emerytura. Pilnuj wszystkiego. Skup się na dokumentach. Można też w tym tygodniu porządkować dokumenty. To jest bardzo dobry czas dla Ciebie, ale też zbierać rachunek i nawet w sklepie kupujesz drobną rzecz tutaj i bierz rachunek. Także karta rada też dla Ciebie. Bardzo dobrze radzi Ci koło Ciebie kobieta, która jest lekarzem, która jest farmaceutką, która jest księgową, która pracuje też z naukami tajemnymi, czyli w zawodzie, gdzie potrzebna jest dyskrecja, wróżka przede wszystkim, tak? Bo tu jest głowa pełna tajemnic. Karta rada też dla Ciebie: posłuchaj kobiety wokół Ciebie, która jest singielką. Także singielki po Twojej stronie tutaj, absolutnie. Natomiast uwaga na rodzeństwo, bo może coś odwinąć. Uwaga też, jeżeli myślisz o legalizacjach jakichś wszelkich umów, to wstrzymaj się, bądź rozsądny, skorpioniku. Jeżeli myślisz o zawarciu małżeństwa, czy jakiegoś partnerstwa, czy wejściu w spółkę, odradzam Ci to. Uwaga na układ hormonalny, układ pokarmowy. Natomiast jeżeli tutaj myślicie o powiększeniu rodziny, drogie skorpiony, to może warto zrezygnować z tego. Także coś takiego tutaj mi wychodzi. Bardzo dobry czas, aby rozpocząć leczenie hormonalne tabletkami. Jest to bardzo też dobry czas, aby rozpocząć antykoncepcję, skorpiony. Natomiast skorpiony, które zmagają się z chorobą bezpłodności, to albo nie wiedzą, że coś jest nie tak, to warto się przebadać. Dobra, ktoś pisze, że sortował 3 godziny wczoraj. Co anioły na to wszystko? Idź w nowe przede wszystkim. Dla niektórych skorpioników nowy partner, partnerka w życiu. Pamiętaj, drogi skorpionie, że żadne spotkanie nie jest przypadkowe w Twoim życiu. Także jest zaaranżowane właśnie przez anioły, przez uniwers, przez Boga, jeśli jakkolwiek to nazywasz. I to spotkanie wprawia w ruch jakby ciąg dalszych zdarzeń.
Zwracaj uwagę bacznie na nowe osoby w Twoim otoczeniu i nie bój się nowych osób. Skorpion się niczego nie boi. Ale idź w nowe. Jeżeli spotkasz koleżankę, przyjaciółkę, dziewczynę jakąś w pracy, kolegę w pracy, który przypomina Ci kogoś, kogoś, z kim masz dobre wspomnienia, to jest właśnie ta właściwa osoba obok Ciebie. Przyjazna osoba dla Ciebie. Przyjazny szef, przyjazna przyjaciółka, przyjazna koleżanka, przyjazna adwokat. Także idź w nowych. Jeżeli chodzi o nowego lekarza, czy nową księgową, czy nową adwokat, to polecam Ci otworzyć się na nowych ludzi, sprawdzić być może, jak wychodzi Ci współpraca z nowymi ludźmi. Będą stawać na Twojej drodze w tym tygodniu nowi ludzie i zaufaj tym nowym. Bo to jest tak, jakby Pan Bóg Ci wysyłał łodzie, ale Ty wsiądziesz bądź nie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie skorpiony. Udanego tygodnia dla Was. Strzelce, co u Was? Ja skorpion, a się boję wszystkiego. Kochana, to się nie przyznawa, jakim jesteś. Nawet. Może ascendent masz w rybie albo w raku. Strzelczyku, co u Ciebie? Pozdrawiam Cię, Jadziu. Strzelcu, co u Ciebie? Strzelec będzie się czuł, jakby miał wszystko na głowie, że sam i z tą buławą, a cały świat przeciwko niemu, że tyle jest spraw, a ja sam ze wszystkim. Dla niektórych strzelców podjęcie aktywności fizycznej, jeżeli wybieracie tutaj właśnie jakąś aktywność ruchową, fizyczną, polecam Ci samemu, bo dobrze Ci to zrobi. Czasami być samemu, a nie z ludźmi. Walka tutaj z innym strzelcem, lwem bądź baranem. Także, ale walka, która nic nie przyniesie. Także bez sensu walczyć, bo i tak to nic nie da. Bardzo dobry tydzień macie strzelce na loterię, na kasyno, na jakiś gift od tutaj losu. Także karta rada też, zadbaj o brzuszek, wątroba, trzustka śledziona. Także nie tylko sport, ale też i brzuch należy traktować dobrze. Karta rada, daj troszeczkę podziałać losowi. Także los Tobie absolutnie sprzyja, zwłaszcza jeśli chodzi o pieniądze. Jeżeli są strzelce, które myślą, czy wziąć jakąś pożyczkę, czy kredyt hipoteczny, bardzo dobry czas. Jeżeli tutaj chcesz od kogoś pożyczyć pieniądze i się trochę wahasz, to też jest bardzo dobry czas. Natomiast jeżeli jesteś strzelcem, który może pożyczyć komuś pieniądze, śmiało możesz to zrobić. Nie zbankrutujesz przez to. Natomiast akurat dla Ciebie kobiety niezbyt sprzyjające w tym tygodniu. Ostrzeżenie przed matką. Ostrzeżenie przed też kobietą w ukryciu. Także jeżeli masz kochankę, to uwaga, bo może nawywijać. Także w tym tygodniu. Uwaga też na osobę spod znaku raka i ryby. To są osoby, które coś ukrywają już od miesiąca przed Tobą. Także jeżeli miałeś strzelcu problemy z tymi osobami, to te problemy znowu powrócą, jak przypływ i odpływ, przypływ i odpływ. Problemy ze snem mi się też tutaj pojawiają. I mama nie do końca też mówi Tobie prawdę. Coś tutaj ukrywa, bo być może musi być dyskretna, albo coś,
coś jest nie tak w relacjach akurat z Twoją mamą. Zwłaszcza tutaj strzelce, które mają jakieś tematy onkologiczne, uwaga, przebadać brzuch, wątroba trzustka śledziona. I anioły, co tutaj powiedzą? Także na jedno dobrze, na drugie źle. Jak to w życiu? Pamiętaj, strzelcu drogi, o swojej bardzo przedsiębiorczej naturze, więc jeżeli prowadzisz biznes, prowadź go dalej. Jeżeli chcesz wejść tutaj na drogę samozatrudnienia, jak najbardziej zrób to. Strzelcy rzucają etaty i idą na swoje. Także natomiast, jeżeli Ciebie nie dotyczy to absolutnie, to spędzaj więcej czasu z osobami, które dmuchają Ci w skrzydła, które są przedsiębiorcze, które chcą się rozwijać, które mają szeroki obraz wszystkiego, które są też, które patrzą szeroko, które mają perspektywy. Także jeżeli jest jakiś strzelec osłabiony teraz, to zmień towarzystwo na osoby kreatywne i przedsiębiorcze. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce. Udanego tygodnia dla Was. No i te loterie. Pamiętajcie o mnie, jak już będziecie milionerami. Koziorożec. Małgosia, a ja chciałam już zamknąć moją działalność. Widzisz, nie da się, kochana. Koziołek. Ważne tematy z rodzeństwem mi się tutaj pojawiają, ale też właśnie koziołek może mieć jakąś propozycję zawiązania spółki, czy też małżeństwa. Dla niektórych koziołków oświadczyny, zaręczyny się tutaj pojawiają i propozycje podpisywania umów. Uwaga na układ pokarmowy, układ hormonalny. Rada, ostrzeżenia. Dużo tutaj działań przeznaczeniowych, to znaczy będziesz miał dużo propozycji podpisania jakiejś spółki, kontraktu, natomiast nie rób tego, na razie się wstrzymaj. Niektóre koziołki mogą być zaskoczone propozycją małżeństwa, propozycją narzeczeństwa, czy propozycją zawiązania partnerstwa. Radzę Ci nie iść tą drogą, bo nie jest to na ten moment dla Ciebie korzystne. Problemy z rodzeństwem mi się tu, koziorożcu, pojawiają. I uwaga na jakieś małżeństwo koło Ciebie. Jest to para małżeńska, być może Twoich przyjaciół, być może siostra i szwagier, która Ci źle życzy, bądź też źle podpowiada. Także tutaj uwaga na to. Uwaga też na zodiakalnego bliźniaka. Bliźniak nie jest tutaj, bliźnięta nie są po Twojej stronie. Na to uwaga. Zbadać układ hormonalny, układ pokarmowy, bo coś tutaj nie idzie. Karta rada. Może warto pomyśleć o zmianie kraju. Być może o przeprowadzce do innego kraju, może wyjazd za granicę, być do pracy. Karta rada dla Ciebie, pomyśl o podróży, bądź też przygotuj się do jakiejś podróży zagranicznej. Koziołki, też zadbajcie o oczy, okulary. Być może to jest czas na zmianę okularów, być może zmianę okularów na soczewki, może na korekcję laserową oczu. Także zadbaj o swoje oczy, także przebadaj oczy. Jeżeli tutaj są koziołki, które zmagają się z chorobą nieuleczalną, naucz się z tym żyć, tak aby Ci było łatwiej, drogi koziorożcu. Możesz w tym tygodniu tak naprawdę, koziorożcu, zaufać wyłącznie sobie. I tak zrób. Sobie i swojemu opiekunowi, czyli planeta Saturn, najstarsza tutaj planeta, która Tobie pomoże. Także jesteś Ty i Saturn. I na tę energię możesz liczyć.
Niektóre koziołki mogą mieć też propozycje zaręczyn od osób, której wcale nie chcesz. I to może być też problem tutaj. A co anioły na to wszystko? No, amor ci sprzyja, tylko tak lekko. Także otwórz się na pewno na miłość. I tutaj, jak któryś znak już miał, amor, młody anioł przy tobie. Także młody, piękny anioł, warto kupić sobie na przykład tego amorka, podarować sobie, bądź też poprosić kogoś, żeby ci sprezentował amorka. Także proś amora o wsparcie we wszystkich sferach życia. Ten młodziutki anioł będzie przy tobie w tym tygodniu. Napełni też twoje serce miłością, te, które koziołki czekają na miłość. Pozdrawiam serdecznie wszystkie koziołki. Udanego tygodnia dla was. Przed nami wodnik i ryby. Wodniku, skąd przychodzisz? Przeczytałam i prawie się zadławiłam. Diabeł z Torunia ufa tylko pani, a już po prostu prawie woda się roz... Fajnie, miło mi. Kasia, powiedz proszę, jaki amulet przyda się na ten tydzień. Zależy dla kogo. Wodniku drogi, co u ciebie? Znacie tą minę chyba. Wodnik w sieci. Przenośni i dosłownie. To znaczy, niektóre wodniki bardzo dużo w sieci, być może będą uciekać w sieć przed rzeczywistością. Ale też możecie czuć się po prostu jak mucha w sieci. Także chcę coś zrobić, chcę zrobić krok, a nie mogę. Natomiast, drogi wodniku, są to tylko ograniczenia twoje myślowe, bądź za dużo jesteś w sieci, a nie w realu. Być może za dużo szpiegujesz na przykład konkurencję, albo szukasz informacji w sieci i potem jest masło maślane i gówno z tego wszystkiego wiesz. Także, kochani, moment, bo blokuję cały czas osobę tutaj, która wysyła obrazki. Nie róbcie tego. Facebook. Rada dla ciebie. Bądź silny. Bądź odważny. Gdzie twoja odwaga, drogi wodniku? Posłuchaj. Silnej kobiety, brunetki, ciemne oczy. Może być numerologiczna ósemka. Ale też lew zodiakalny po twojej stronie. Przyda ci się też trochę słońca. Może wyjazd do Afryki, choćby nawet. Ale też karta rada tutaj dla ciebie. Zadbaj o koty. Być może też warto sobie sprawić kota, bądź też poobcować z kotami. Ale też dla niektórych z was, wodników, pamiętacie, kto był przewodnikiem duchowym w ostatnim Nowiu Księżyca? To właśnie bogini, która opiekuje się kotami. Właśnie. Także akurat kot, symbol kota tutaj dla ciebie, też lwa, bo to też jest duży kot, bardzo pozytywnym symbolem dla ciebie w tym tygodniu. Także można sobie kupić małego lwa, figurkę małego lwa, bądź też tutaj przygarnąć kotka. Także bardzo dobry symbol dla ciebie, ale też ucz się od kota niezależności. Także, ale też i zabawy, i odwagi. Ale z takich przyziemnych rzeczy, drogi wodniku, warto zadbać o twoje ciało. W silnym ciele, silny duch. Także siłownia jak najbardziej. Wyjdź z tego internetu i na siłownię. Albo na inne ćwiczenia siłowe.
Także zadbaj i wzmocnij przede wszystkim swoje ciało fizyczne. Natomiast uwaga na bezsenność, także może siedzicie w internecie w nocy, przed snem, postarać się to zminimalizować. Uwaga na bezsenność, ostrzeżenie i to potężne na raka i na rybę, bo będą problemy. Mogą być tutaj pogróżki też ze strony raka bądź ryby przez internet. Uwaga też, zadbajcie o sen, to już powiedziałam, ale też mama Twoja nie jest w tym tygodniu pozytywną postacią, także taką trochę ciemną postacią, która coś ukrywa, która nie do końca mówi prawdę. Także bądź też, jeśli miałeś kiedyś problemy przez Twoją mamę, powróci to z powrotem, czyli przypływ, odpływ, przypływ. Odpływ, być może trudności przez mamę z dzieciństwa znowu powrócą do Ciebie. Ale też dla niektórych wodników może się przyśnić zmarła mama, czy też mama żyjąca. Niestety w ezoteryce, kiedy śni się mama, to nie jest nigdy dobry znak. Kiedy się śni tata, to jest bardzo dobry znak. No dobra, i teraz tak, drogie wodniki, co anioły na to wszystko? Anioły mówią o tym, abyś spędzał więcej czasu z dziećmi. Z dziećmi swoimi, bądź z dziećmi cudzymi. Także skup się na dziecku jakimś. Być może jest tutaj wodnik, który chce zaadoptować dziecko. To jest bardzo dobry pomysł. Także, bo ja widzę, że natura tutaj Twoja jest taka, gdzie Ty tak naprawdę bardzo kochasz dzieci. Także i to jest ten czas, aby się jakiemuś dziecku poświęcić. Może być to praca na rzecz dzieci, może praca charytatywna, a na pewno spędzanie czasu z dziećmi przyniesie Ci dużo pozytywnych tutaj wibracji. Jeżeli chcesz rozpocząć na przykład działalność internetową w branży dziecięcej, to jak najbardziej jest to super czas. Może chcesz sprzedawać odzież dziecięcą, może wózki. Także, ale też, wodniku drogi, zadbaj o Twoje wewnętrzne dziecko. Kiedy ostatni raz się bawiłeś jak dziecko? Kiedy się huśtałeś na huśtawce? Może tańczyłeś, a może się śmiałeś? Także w Amsterdamie jest na przykład wymyślony park takiej rozrywki dla dorosłych, gdzie możemy się huśtać i możemy wpadać w kulki, możemy zjeżdżać i bawić się jak dzieci. Nie wiem, gdzie jesteście, w jakich przestrzeniach geograficznych, ale poszukaj miejsca, gdzie możesz się bawić jak dziecko. Także, ale też pojawia mi się tutaj ważny temat uzdrowienia dla niektórych z wodników relacji właśnie z dzieckiem. Także dziecko na pierwszym miejscu w tym tygodniu. Nie praca, nie inne sprawy, nie facet, nie kobieta, tylko dziecko. Pozdrawiam serdecznie. Być może warto zapytać swojego dorosłego dziecka o zdanie, o jakąś radę. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki. Trzymajcie się udanego tygodnia dla Was. I rybki. Rybki obrażone, czy są? Rybki często się obrażają, że są ostatnie. Jakbym to ja wymyśliła. Rybko, co u Ciebie? Podróże. Świat należy do Ciebie. Karta świat. Sprawy zagranicy się tutaj pojawiają. Być może podróż. Być może coś zakończyłeś i coś warto rozpocząć. Także pojawia mi się tutaj jakaś być może nowa podróż dla, dla rybek. Sprawy zagranicy. Być może będziesz uczył się języków. Być może wejdziesz w jakąś relację czy biznes z obcokrajowcem. Świat
należy do Ciebie. Otwórz się też na świat, rozszerz horyzonty, droga rybko. Zaplanuj podróż. Może być to też podróż na inny kontynent. O, i Afryka po Twojej stronie. Co ta Afryka cały czas? Także jedź tam, gdzie ciepło, niekoniecznie Afryka, ale Afryka jest na pierwszym miejscu. Karta rada, idź w nowe, jedź w ciepłe kraje. Jeżeli nie macie możliwości, to przynajmniej wirtualnie podróżujcie. Śmiało możesz liczyć na zodiakalnego lwa. Może też warto odwiedzić lwa, czy zaprosić lwa do siebie. Natomiast uwaga na księgową, uwaga na lekarkę, uwaga na błędną diagnozę być może. Uwaga też na aptekarkę, być może farmaceutkę. Może tutaj źle doradzić, może coś pomylić. Także sprawdzajcie bacznie wszelkie dokumenty. W ogóle wszelkie dokumenty, nie tylko medyczne, należy sprawdzać. Ostrzeżenie przed dokumentami, jakieś pismo może tutaj przyjść, jakiś pozew urzędowy, ale też jakieś sprawy księgowe. Cały czas tutaj na to zwracajcie uwagę. Ostrzeżenie też dla niektórych ryb, że może być coś na Was zlecone, czyli na przykład rzucona klątwa i to jest zlecone profesjonalnie do wróżki. Może być też tak, że ktoś rozmawia o Tobie z wróżką. Także takie ostrzeżenie. Także i to jest na piśmie, także to jest pisane. Także jakieś dowody tutaj możesz znaleźć. Może też ktoś czarować na Ciebie, droga rybko. Także może ktoś Cię zwracać tutaj do wróżki o jakąś pomoc związaną z Tobą. Także może być to jakieś spętanie, może być to klątwa. Także na to uważajcie. Uwaga też na kobiety singielki. Także też kobiety, które pracują nie tylko singielki, ale jeżeli nie singielka, to osoba, która pracuje w zawodzie, gdzie jest potrzebna dyskrecja, czyli lekarz, wiadomo, adwokat, czy też wróżka. Także na to uważajcie. Coś tu jest czarowane, coś tu jest robione, coś, czego Ty nie widzisz. Znaki przyjdą. Wy rybki jesteście bardzo spirytualne. Nie ma bardziej spirytualnego znaku niż Wy, gdzie intuicja Wam coś podpowiada. Wy często coś czujecie, Wy nawet nie wiecie, co czujecie, a czujecie. Także anioły Ci mówią, zauważaj znaki. Znaki przyjdą. Anioły się będą z Tobą kontaktować poprzez różne znaki. Na Twojej drodze będziesz znajdował w tym tygodniu być może pióra, monety, jakieś inne dziwne rzeczy, a może będą Cię anioły atakowały cyframi. Także pamiętaj, że jeśli o coś poprosisz i nagle widzisz taki znak, to znaczy, że anioły Cię wysłuchały. Pracuj z aniołami, proś anioły o wsparcie i rybki, polecam Wam rytuały ochronne, bo coś jest tutaj na Was robione, coś jest czarowane. Także ostrzeżenie jest tutaj akurat przed ezoterykiem. Także palcie też sobie białe świece, czarne świece. Czarne świece chronią, białe świece oczyszczają. Także jeżeli się boicie czarnych świec, to wyobraźcie sobie, że biała jest czarną, bo to i tak nie ma znaczenia. Cześć Anitko, na sam koniec pozdrawiam Cię serdecznie. Myślałam o Tobie dziś. Drogie rybki, trzymajcie się cieplutko. Będzie dobrze. Postawcie na obcokrajowców, obcokrajowcy po Waszej stronie. Planujcie podróże. Otwórzcie się na świat. Macie porządne, konkretne widzenie. Dobry wzrok i ten trzeciego oka, i ten właściwy. Pozdrawiam serdecznie wszystkie rybki. Udanego tygodnia dla Was.
No dobra, kochani. Co nas uchroni? Rytuały ochronne. Trzeba zrobić profesjonalnie. Także rybki, po prostu jeśli coś jest zrobione na Was profesjonalnie, no to sam człowiek taki Kowalski się za bardzo nie uchroni. Musi też iść profesjonalnie, żeby ktoś tutaj odczarował to, co jest zrobione, bądź przynajmniej sprawdził, czy Ciebie to dotyczy. Rybko droga. Natomiast palcie białe świece, czarne świece i czerwona nitka. Pamiętajcie, też jest ochronna. Wszystkim znakom zodiaku dziękuję serdecznie, że byliście, kochani. Widzimy się za 2 tygodnie. Mamy w Holandii święto króla 27, bo nasz król, miałam powiedzieć, no, nasz król tutaj w Holandii również jest bykiem. Także świętujemy, Holandia ma wolne 27. Ci, którzy chcą pracować, mają płatne 200%. Bawimy się na pomarańczowo. U mnie paznokcie już przygotowane do imprezowania, także pływamy tutaj, bawimy się, przebieramy się na pomarańczowo, świętujemy urodziny naszego króla w Holandii. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani, i wybieram się na przerwę świąteczno-urodzinową, pamiętajcie, ale wrócę. Przytulam bardzo mocno jeszcze raz wszystkim bykom, moim braciom i siostrom astrologicznym, wszystkiego, wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce.